Pani Przewodnicząca, drodzy Radni Miasta Gdańska, Panie Marszałku, Panie Prezesie, drodzy turyści, pozwólcie, że najpierw zwrócę się do mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Drodzy Gdańszczanie, drogie Gdańszczanki, Gdańsk od wielu lat, od setek lat, od wieków słynie z gościnności. To tu, do Gdańska, z wielu stron świata przybywali goście z różnych zakątków globu. Witaliśmy ich gościnnie, z otwartym sercem. Gdańszczanie, my Gdańszczanie, słyniemy z gościnności. W tym roku ta gościnność nabrała innego wymiaru. Wielu z was, wielu z nas, mieszkanek i mieszkańców Gdańska, przyjęło gości zza wschodniej granicy. Przy okazji Jarmarku Świętego Dominika, który jest symbolem gościnności, chciałbym wam serdecznie za to podziękować. Jarmark Świętego Dominika to jest nasze święto. Cieszmy się, bawmy, radujmy, bo do Gdańska po latach pandemicznych znowu przybywają turyści, znowu przybywają goście. Drodzy turyści, cieszymy się, że jesteście u nas. Cieszymy się, że wybraliście Gdańsk, że będziecie razem z nami odkrywali piękno tego miasta. Wspólnie szanujmy nasz skarb, nasze miasto Gdańsk. Drodzy kupcy, handlujcie, starajcie się mieć jak najlepszy utarg, bo to też jest święto handlu. Pamiętajcie, że do Gdańska co roku warto wracać, warto tu handlować, warto świętować z nami razem Jarmark Świętego Dominika. I my wszyscy wykorzystajmy ten piękny czas, ten czas święta, na spotkanie z drugim człowiekiem, na spojrzenie sobie w oczy, na tę radość, którą mamy właśnie z tego, że tego drugiego człowieka spotykamy. Wszyscy świętujmy i cieszmy się z Jarmarku Świętego Dominika. Brawo.